Cześć, dzisiaj chciałbym poruszyć taki dosyć nieprzyjemny dla nas, fanów komiksów, temat którego może nie powinienem poruszać, jeżeli chcę mieć jeszcze jakąkolwiek przyszłość na YouTubie, no ale uważam, że jednak warto o tym powiedzieć. Mianowicie chciałem pomówić o takiej powiedzmy bańce, w której wielu z nas żyje, za którą nie chcę za bardzo spoglądać. Zresztą to nie tyczy się tylko samych fanów komiksów, ale jako takich adaptowanych mediów w całości, zaraz oczywiście rozwinę, o co dokładnie mi chodzi, i o tym może, że warto czasem z tej bańki wyjrzeć i popatrzeć trochę inaczej na świat. Mówię tu o osobach, które na przykład uważają, że najnowsza Fantastic czwórka była porażką, bo po pierwsze Human Torch był czarny, a po drugie Tink nie nosił spodenek, albo na przykład, że nowa Jessica Jones będzie beznadziejna, bo aktorka w ogóle nie jest podobna do komiksowego pierwowzoru, chociaż prawdopodobnie zwykle są to osoby, które widziały gdzieś tam jeden panel i popatrzyły na zdjęcie, popatrzyły na panel. Niepodobna będzie klapa. Chciałbym tu przede wszystkim rozgraniczyć jednak dwie sprawy, czyli osobiste podejście, osobistą krytykę, którą. Oczywiście Oczywiście każdy ma prawo do własnego zdania i tak jak wspominałem wielokrotnie, nie mogę, nie mogę powiedzieć komuś, że nie podobało mu się Transformers 4, kiedy mu się podobało, chociaż ja uważam ten film za kompletny gniot. Natomiast z jednej strony jest to, a z drugiej jako takie pojęcie, szeroko, szeroko pojęte sukcesu danego filmu, tak krytycznego, jak i komercyjnego. Tak jak wspomniałem, bardzo często siedzimy w tej banierce, i mamy wrażenie, że ponieważ my mamy takie zdanie, a co więcej, bardzo często środowisko, w którym się obracamy, ma podobne zdanie, to automatycznie reszta świata również tak postrzega pewne rzeczy, co więcej, kiedy od czasu do czasu, jak w przypadku fantastycznej czwórki znajdzie się coś, co niejako potrafi wzmocnić te, te, te nasze zdanie, no to w tym momencie już kompletnie toniemy absolutnie w tym, w tym takim pojęciu, że jesteśmy absolutnie, mamy rację i na wszystko możemy tak spoglądać w ten. Ani Inny sposób i chciałbym tutaj właśnie przeanalizować przede wszystkim fantastyczną czwórkę, ponieważ właśnie grono osób mówi, że od początku to wyglądało do dupy, od początku zapowiadało się, że będzie klapa i tak dalej, i tak dalej. Absolutnie tak nie było. I tutaj warto również interesować się szeroko pojętym filmem, branżą filmową, żeby czasami móc przewidzieć, czy coś będzie klapą, czy coś nie będzie klapą, czy dany film ma szansę na kontynuację, czy dany film ma szansę na, nie wiem, większy budżet i tak Bo to są właśnie zawsze fajne elementy, które można analizować, jeżeli ma się już jakąś wiedzę. Absolutnie, własne zdanie, jak wielokrotnie powtarzam, warto posiadać, ale jednak dzięki tej wiedzy możemy patrzeć na różne rzeczy i mieć już jakiekolwiek przypuszczenia co do danego filmu. No więc weźmy sobie na warsztat to właśnie fantastyczną czwórkę. Wiele osób popatrzyło na pierwszy trailer, czy tam pierwszy plakat, czy w ogóle pierwsze ogłoszenie Michael B. Jordan w roli Human Torch'a, w komiksach Johnny Storm jest biały, tutaj jest czarny, film będzie klapą i koniec. I nie mieli wszyscy takie przeświadczenie przez cały Czas, jakby nie patrzeć od samego początku produkcji filmu do samego końca. Jak film faktycznie wyszedł beznadziejny, to tylko przyklasnęli, mówili, że od początku widzieli, że tak będzie. Gdyby jednak zrobić trochę większą analizę tego, jak film powstawał, no to jedyne co wskazywało na jego porażkę do tego momentu, w którym studio schowało film przed krytykami, czyli do tak powiedzmy dwóch miesięcy przed premierą filmu, kiedy było wiadome, że jeszcze nikt tego filmu nie zobaczył. Miesiąc i dalej nikt tego filmu nie zobaczył. Zobaczył. Wtedy dopiero były pierwsze tak naprawdę oznaki tego, takie udokumentowane można powiedzieć, że coś jest nie tak i że film prawdopodobnie najlepszy nie będzie. Wszystko wcześniej to były jedynie plotki, mówiło się o tym, że na planie Josh Trank krzyczał na aktorów, przychodził pijany, cała masa plotek, ale tak jak powtarzam, były to plotki, które często kręcą wokół bardzo wielu produkcji, nie można jednoznacznie stwierdzić, że były one prawdą, chociaż dzisiaj, oczywiście jak patrzymy, jak ostatecznie, jaki produkt dostaliśmy, możemy założyć, że tak, ale tak jak mówię, skupmy się na faktach, które mieliśmy, zanim dostaliśmy ten film, a raczej tam zanim były dwa, ten, dwa miesiące, miesiąc do premiery, kiedy nikt go nie widział. Po pierwsze, studio, którego wydaje, to Studio Fox, które owszem miało dużo gorsze swoje firmy, jak Wolverine, Geneza, zresztą ostatni Wolverine, chociaż uważam, że był niezły, to miał tam Skąpaną końcówkę. Studio wydało, jakby nie patrzeć, sporo słabszych filmów, które zostały zjechane, zarówno krytycznie, jak i były wielokrotnie w topami finansowymi, ale ostatnio zdecydowanie szło, miało dużo lepszą trajektorię. X-Men, pierwsza klasa, krytycznie oceniany bardzo wysoko, nie zarobił jakichś ogromnych pieniędzy, ale, ale na pewno się zwrócił. X-Men, Days of the Future Past, który nie tylko został krytycznie bardzo dobrze oceniony, ale również już zarobił bardzo konkretne pieniądze dla Foxa i mówię to tylko tu o superbohaterskich filmach, ale Fox robił chociażby ostatnie Planety Małp, które znowu zarówno krytycznie, jak i finansowo odnosiły wielkie sukcesy. Także fantastyczna czwórka robiło robił studio, które w ostatnim czasie pokazywało, że jednak potrafi wypuszczać dobre filmy, przynajmniej rozumiane przez większą populację zarówno krytyków jak i przeciętnych widzów. Także pierwszy punkt Fox. No nie można było jednoznacznie stwierdzić. okej, okay, mieliśmy gorsze filmy wcześniej, ale tak jak mówię, ostatnia historia pokazała co innego wkrótce. Jednoznacznie, na pewno nie dało się stwierdzić po tym, że film będzie porażką. Kolejna sprawa reżyser. Josh Trank do tej pory pokazał nam tylko kronikę, ale był to naprawdę wyjątkowy film. Nie wiem, czy widzieliście kronikę, ale na zalewie filmów Found Footage, które uważam, że są generalnie słabym pomysłem, nie jestem fanem tych wszystkich horrorów Reds, czy tam Paranormal Activities, czy coś tam tego typu. Tym bardziej, że ostatnio pojawił się zalew tych filmów, no bo ludzie na nie chodzą do kina, a są tanie, kosztują 5 dolców. Chyba, że liczymy koszt kamery. W każdym razie to naprawdę kronika wybijała się na tym tle. Rozwój postaci był tam niesamowicie pokazany. Znowu gra aktorska, całe to zmontowanie wszystkich scen. Uważam, że naprawdę świetny film, więc mieliśmy reżysera, który pokazał nam, że potrafi przede wszystkim rozwinąć postacie. A jakby uważam, że w Fantastycznej Czwórce jakby to jest najważniejsze. Więc znowu jak najbardziej mieliśmy wskazówkę, że film się uda. Popatrzmy dalej. Obsada. Michael B. Jordan, który grał chociażby właśnie we wspomnianej kronice i, i był naprawdę niczego sobie. Zresztą ma w swoim dorobku jeszcze kilka naprawdę niezłych filmów. Kate Mara, która jest wychwalana za swój udział w serialu Netflixa House of Cards również ma w swoim dorobku jeszcze inne rzeczy, ale mówię o takich ostatnio, o bardziej znanych. Czy Miles Teller na przykład, który zagrał w nagradzanym, wielokrotnie nagradzanym Oscarami w filmie Whiplash, który ja też uważam za rewelacyjny. Mieliśmy chociażby też Tobiego Kebela. Znowu, mógłbym wymienić kilka jego filmów, w których naprawdę zabłysnął aktorsko, ale bardziej znany, o którym niedawno wspomniałem, to Druga Planeta mał, gdzie grał w motion capture, czyli znowu coś, co mogłoby pasować do Duma, w tego antagonistę głównego filmu, czyli Kobe. Tak więc kolejny punkt, Obsada, znowu nic tu nie wskazywało na jakąś porażkę. I dlatego, tak jak mówię... Z... Warto analizować takie rzeczy. Ktoś mi może teraz powiedzieć, jak to warto. Przecież właśnie przeanalizowałeś, powiedziałeś, że nic nie wskazywało na porażkę, a wyszła porażka. No i w takim razie, po co to robić, skoro my wiedzieliśmy lepiej, bo Think nie miał gaci. Tak, ale tak jak mówię, fakt, pierwszy fakt, który widzieliśmy, że, że, że z filmem jest coś nie tak, był dopiero na dwa miesiące wcześniej. Cały czas ten film mógł wyjść nieźle. I chciałbym tutaj przytoczyć co innego, co możecie w ogóle nie zdawać sobie z tego sprawy, ale bardzo zagorzali fani Tolkiena, kiedy wychodziła pierwsza część, czyli Drużyna pierścienia, co prawda wtedy internet szczególnie w Polsce dopiero raczkował, więc jakby forum nie było tak wielkie, nie można było tak dobrze wyrazić swojej opinii, nie było tego głosu, powiedzmy. Ale fani naprawdę krytykowali w tym filmie wszystko, jakby trailery, albo nawet lepiej. Kiedy już sam film wyszedł, to dalej mówili o tym, że to będzie kicha, bo na przykład nie było Toma Bombadilla. Jeżeli czytaliście książkowego Władcy pierścieni, którego... Ja przeczytałem wielokrotnie i uwielbiam Tolkiena, to powinniście zauważyć, że postać, która tam była, Toma Bombadila, ni cholernie nie pasowała do tego tonu. Albo w ogóle ciężko byłoby ją pokazać na ekranie, już nie mówiąc o, o koncepcji tego filmu, że to który trzeba skrócić do jakiegoś tam konkretnego czasu ekranowego. No ale oni mówili, że nie, że to będzie fatalne, bo, bo nie ma Toma Bombadila, no parę części później, parę miliardów później i kilkanaście Oscarów później, jak widać chyba. Nie do końca mieli rację, no ale jednak krzyczeli, że będzie klapa. Ile osób krzyczało, że Hit Ledger będzie beznadziejnym Jokerem i znowu film będzie do niczego? Ja osobiście nie lubię tego, tego Jokera, mówiłem o tym wielokrotnie, nie podoba mi się to, to nie jest mój Joker, ale nie mogę powiedzieć, że ten film był gówniany. Mogę powiedzieć, że mi się nie podobał, ale odniósł zarówno sukces komercyjny, jak i sukces krytyczny. Na świecie wielu fanów uważa, że to najlepszy film o Batmanie, jaki kiedykolwiek powstał i Ciężko mi tutaj mówić, że, 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 że to była to, to, totalna kupa i w ogóle i nikt tego nie obejrzał. No, film zarobił miliardy i ma ogromnie dobre opinię. No, więc znowu rozgraniczmy to, co ja osobiście uważam, a to, jakie jest szeroko pojęte do tego podejście. No ale z drugiej strony, dlaczego warto to robić? W końcu mam swoje zdanie i mogę prawda, zamknąć się w czterech ścianach, tak jak mówiłem, w tej banierce i e, uznać, że co mnie tam obchodzą krytycy na świecie, co mnie obchodzi widownia, ja mam swoje zdanie, będę go bronił i tak dalej. Jak najbardziej broń swojego zdania, wyrażaj opinię o tym, jakie to zdanie jest, wyrażaj, dlaczego Ci się coś tam nie podobało, dlaczego tak, a nie inaczej. Ale zamykając się na jakby ten, ten całkowity pogląd, jednocześnie zamyka się trochę sobie, kładzie się klapki na oczach na przyszłość. Bo jeżeli uznajemy na przykład, że dany film był klapą, to automatycznie nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, co będzie dalej, bo skoro zakładamy, że był klapą, to myślimy, że studio się za niego nie weźmie, albo na przykład zaczynamy uważać, że dane studio jest beznadziejne, bo i kolejny film, który to studio robi, będzie główniane, bo zrobiło ten film. No, cała masa, jakby, pojęć nam się zaburza, a pomijając fakt, że nie, ja nie uważam, że ten film nawet był gówniany, tylko nie podobał mi się konkretnie Joker, ale była cała masa innych elementów w tym filmie. I to jest właśnie kolejna rzecz, do której jakby uwaga, do której chciałbym podejść czyli analizowanie filmu, jakby nie skreślanie go z góry, ani nie wychwalanie go z góry, co też bardzo często osoby w tej bańce robią, ponieważ na przykład, jeżeli są to filmy Marvela, to jest sama masa fanów, która uznaje, że filmy Marvela te robione przez Marvel Studios to jest absolutnie najlepsze, co może być. W ogóle wszystkie są doskonałe, każdy następny jest cudowny. A jeżeli ktoś powie, że coś złego na temat danego filmu, to najwidoczniej go bardzo nie lubi. Tak jak kiedyś miałem, pamiętam, fajny przykład, kto, ktoś mi podał, czyli wyobrażacie sobie, że rozmawiacie z drugą osobą o danym filmie i ktoś jest wielkim fanem danego filmu, a wy mówicie, że w jednej scenie był tam, tam jeden moment, w którym jeden z bohaterów drugoplanowych miał kompletnie głupie uczesanie. I w tym momencie tam to są, jak możesz tak mówić, dlaczego nienawidzisz mojego filmu? Nie, nie, uważam, że film był naprawdę super. Tylko uważam, że... To, jak ten koleś był uczesany, i, i jaki miał fryzurę, kompletnie nie pasowało do powiedzmy powagi i jakiegoś tam tonu tego filmu, ale uważam, że cała reszta filmu była super. Nie, nie, film musi być perfekcyjny, albo ci się podoba, albo ci się nie podoba. No, nie do końca tak jest. I nawet w gniotach są pewne elementy, które czasami wyszły. Czasami na przykład przykleja się zły film do aktora, i tego dobrym przykładem był Ryan Reynolds, którego wielu fanów skreśliło po Zielonej Latarni. Ja uważam, że on był rewelacyjny w Zielonej Latarni, jako Hal Jordan. Nie to fakt, że film był gówniany, ale na pewno nie przez Ryana Reynoldsa i teraz dopiero wielu fanów zaczyna go doceniać po tym, jak on walczył o Deadpoola, prawda? I teraz wszyscy widzą, że on będzie super Deadpoolem. Jaki, jakim będzie Deadpoolem, zobaczymy dopiero jak film wyjdzie, ale tak jak uważam, uważam, że był cały czas niezłą e, zieloną latarnią. Po prostu cała masa innych rzeczy w tym filmie była słabych, e, natomiast nawet sam film uważam, że był... Może nie jakiś wybitny, ale przeciętny do momentu, w którym on trafił na tą planetę Oa, gdzie miał też kolenie ze, z, z m, korpusie zielonych latarni. Natomiast kiedy tylko z tej planety odleciał i, i, i zaczęła się taka kupowata walka z bos. no nieważne. W każdym razie znowu są tam cały czas elementy na które warto zwrócić uwagę, na które, które są naprawdę niezłe i działo to oczywiście w drugą stronę tak jak wielokrotnie powtarzam, bardzo podobał mi się film Avengers 2 czas Ultrona ale zgodzę się absolutnie z tym, że scena z Torem, który bierze kąpiel została tam wrzucona bardzo na siłę, to znaczy no wymogli na Weedonie, Weedon powiedział tu ją walnę, tak samo walka Hulkbustera, Ironmana w zbroi Bastera z samym Halkiem uważam, że była taką ekspozycją pokażmy jak się nawalają, chociaż dla samej fabuły filmu to nie ma większego sensu i oczywiście, i znowu, są to elementy, które absolutnie mi się nie podobają, ale z drugiej strony cały film, to co absolutnie pozytywnie, bardzo mi się podobał. Widziałem go dwa razy, pewnie w przyszłości go obejrzę przynajmniej jeszcze z raz, dwa. To podejście takiego całkowitego pojmowania filmów i innych dzieł jest z drugiej strony bardzo niebezpieczne. Tak jest na przykład, uważam, z Gwiezdnymi Wojnami, których uwielbiam, pierwszą trylogię, uważam, że jest lepsza niż cokolwiek, co wydał do tej pory Marvel. W każdym razie, za to nowa trylogia, ta, którą Lucas zrobił później, epizod pierwszy, drugi, trzeci, uważam, za, to, że za totalne gnioty. Po prostu te filmy są dla mnie fatalne. Gra aktorska, Jar-Jar, Nidochloriany, ciężko mi o tym mówić. I znowu jest cała masa fanów Gwiezdnych Wojen, która jest tak fanatycznie oddana jakby całej idei Gwiezdnych Wojen, że dla nich ten film, te filmy i tak były rewelacyjne i tak były cudowne, bo to Gwiezdne Wojny. Nie, nie, nie uważacie, że jest to trochę nawet szkodliwe? Jeżeli coś się bardzo lubi, to warto zwracać uwagę. Oczywiście nie twierdzę, że komuś z film, te filmy nie mogły się naprawdę podobać, jasne. Natomiast nie uważajcie, że jest to trochę szkodliwe spojrzenie na to w ten sposób, ponieważ znowu zamykamy sobie oczy, nie dostrzegając błędów pewnych, pozwalamy jednocześnie na to, że jakby akceptujemy wszystko tak długo, jak ma naklejoną daną dan 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 naklejkę. I y, krytykowanie innych osób za to, że nie podobał im się, na przykład, właśnie ja to ktoś może jechać, jakiś ciebie fan Gwiezdnych Wojen, skoro nie podobała ci się nowa trylogia. No, właśnie przez to, że jestem fanem Gwiezdnych Wojen, przez to, że tak bardzo lubię y, pierwszą trylogię Gwiezdnych Wojen, y, bardzo krytycznie wypowiadam się o kolejnej, bo jakby tak mi zależy, że tak powiem, tak, że, że, że mam ochotę się o tym wypowiadać, że to nie jest coś, co tam gdzieś wiecie, walnąłem gdzieś na półkę i zapomnijmy o tym, ale właśnie krytykuję te filmy właśnie dlatego, że tak bardzo tak to bardzo duże wrażenie, tak bardzo ważną częścią może być nawet mojego życia była pierwsza trylogia Gwiezdnych Wojen, więc mam nadzieję, że jakby widzicie te, te różnice i tak samo właśnie mówi się o, o filmach Marvela, S są zdecydowanie słabsze jak Iron Man 2 na przykład i są zdecydowanie lepsze w moim mniemaniu jak oczywiście Guardians of the Galaxy. Kolejny film, z którym jest bardzo ciekawa sprawa, to uważam Man of Steel, czyli najnowszy tam pierwszy film kinowego studia Warner Brothers do, do DC. Większość osób, które znam, zjechała ten film. Mówi, że go nie lubi, że jest beznadziejny. Tylko, że w większości są to osoby, które bardzo dobrze znają postać Supermana. Ja nie znam dobrze postaci Supermana. Czytałem to, co było w latach 90., jak tam on walczył z Doomsdayem, zginął. Mniej więcej te, te różne komiksy, które się w Polsce pokazywały wtedy. No i jego jakieś tam gościnne spotkania z Batmanem. Plus oglądałem animacje typu Justice League e, i te, tego typu sprawy. Ale jakby nie, nie jestem, nie siedzę głęboko w mitologii Supermana. Wiem kim on jest, wiem czym jest Krypton, Kandor, jor Cała tam reszta sprawy. że to uwielbiam Smallville. Ale tak jak mówię, nie, nie siedzę jakoś tak strasznie głęboko w tym, kim jest Superman. I mam takie wrażenie, oczywiście, mogę się mylić, że w większości ludzie, którzy byli zażenowani, którzy zjechali film Men of Steel, to są osoby, które właśnie poczuły, że jakby obraz Supermana został tam bardzo zakrzywiony, że ten film wręcz obraził w jakiś sposób Supermana. I nie chcę się z tym kłócić, bo jakby. Jest cała masa filmów Marvela, także, w których już znam dobrze postacie, w których bardzo nie podobało mi się to, jak zostały przedstawione, tylko wydaje mi się, że próbując zrobić krok w tył, można trochę inaczej na to popatrzeć. Właśnie ja jako osoba, która nie zna dobrze Supermana, doceniła ten film za to, czym on był, za to jakim był filmem, a nie jaką był adaptacją komiksu o Supermanie. Znowu nie, nie chcę tutaj mówić, że absolutnie wszyscy, którzy nienawidzą Men of Steel, to tylko i dlatego, powodu, że zniszczył Supermana i nie widział jakichś tam błędów w tym filmie. Ten film ma całą masę błędów, tylko jakby dla mnie one nie, nie przeważyły o tym, jaką mam opinię co do, co do samego filmu. Kolejna sprawa w tej kwestii, też tych, tych zgodności z komiksami, tym czy film będzie sukcesem, klapą itd. To to, że same komiksy bardzo często się zmieniają. Zapytany podczas jednej z konferencji, kiedy Brian Singer robił jeszcze tą. Tego, tego Superman Returns, to się chyba nazywało. Film ostatecznie nie został najlepiej przyjęty, ale w każdym razie był zapytany przez jednego z fanów, czy Superman w tym filmie będzie nosił swój ikoniczny kostium? Na co Brian Singer zapytał, no, ale który? No i idea jest taka, że Superman naprawdę wielokrotnie może tego nie widać, ale miał drobne alderacje swojego kostiumu na najróżniejsze sposoby. No i e, chyba ktoś tam policzył, że było ich nawet 20 parę wersji kostiumu Supermana, które różniły się stosunkowo niewiele, ale w przypadku innych postaci tego jest sama masa. W dodatku są jeszcze tzw. zwane Elseworldy, Inne uniwersa, w których historia poszła zupełnie inaczej. I ja osobiście traktuję seriale czy filmy jak właśnie takie elseworldy, w których wiele rzeczy mogło pójść zupełnie innym tropem. I to jest bardzo interesujące, że wielu osobom kompletnie nie przeszkadza, kiedy dzieje się to w komiksie, popatrzcie to jest świat Age of Apocalypse, tutaj Apokalips podbił świat, prawda, ludzie siedzą tam schowani, w ogóle kompletnie wszystko stanęło na głowie, ale że zostało to napisane w komiksie, wszystko w porządku. Kiedy pojawia się na ekranie mocna zmiana w kwestii komiksu, natychmiast jest bunt, tupanie nogami i tak dalej, no ale... Chwila. gdyby ktoś napisał dokładnie tą samą historię w komiksie jako ten Ellsworth, nie byłoby najmniejszego problemu, no ale tutaj jest. Taka, to, to jest ciekawa sprawa i na przykład wręcz spotkałem się z osobami, które otwarcie mówiły, że tak długo, jeżeli coś zostałoby napisane, chociażby, nie wiem, rok temu i teraz byłoby adaptacją, to wszystko w porządku, ale niech twórcy filmowi nie próbują tworzyć własnego materiału. Dlaczego nie? Na końcu warto jeszcze wspomnieć, że materiał oryginalny jest czasami po prostu słaby. Tak powiedziałem, to jestem fanem komiksów, szczególnie Marvela, ale bardzo wiele historii była tam słaba, nudna, nieciekawa, z jakimś głupim zwrotem akcji. Tego było po prostu mnóstwo. Bardzo często seriale czy filmy potrafią wręcz poprawić daną postać, dane wydarzenia, wiem, mówię teraz herezję, prawda? Ale zdarza się to, że, że coś jest pokazane w filmie czy w serialu i myślę sobie, właśnie, to jest nawet dużo ciekawsze niż to, co, co przeczytałem w komiksie. Ostatecznie istnieje też taki bardzo ciekawy fenomen, mianowicie zwycięzcom wszystko się wybacza. Jeżeli film w ogólnym mniemaniu jest uważany za dobry, Jasne, znajdą się zawsze ci tacy puryści, fanatycy i w ogóle, którzy powiedzą, że za dużo rzeczy było w nim niezgodnych i coś tam i był słaby. Jasne. Ale cała masa osób kompletnie zapomni o tym, chociaż jeszcze przed samą premierą mogła psioczyć, że to nie tak, że to nie tak, że on nie powinien być taki. Film wychodzi, okazuje, zostaje okrzyknięty, że jest rewelacyjny i tak dalej, tak dalej. Kompletnie nagle milknął, Dlatego, że tak jak mówię, zwycięzcom się to wybacza. Z drugiej strony, kiedy film wychodzi szmatławy jak fantastyczna czwórka i kosztuje studio ponad 50 milionów dolarów, no to oczywiście, haha, wiedziałem, że będzie do dupy, w końcu Dink nie założył spodenek. Bardzo znowu ciekawa taka mentalność, która mnie osobiście trochę dziwi. Na sam koniec chciałbym poruszyć jeszcze jedną, uważam, bardzo ważną sprawę, i to jest temat, który cały czas powraca, głównie ze względu na to, że Fox ma prawa do mutantów, i cały czas się mówi o tym, jak to Marvel, na przykład w komiksach, chce pozbyć się mutantów, bo nie chce promować konkurencji. Ja to powtarzam bardzo często, że filmy nie są promowane przez komiksy, to filmy promują komiksy. Komiksów nikt nie czyta. Smutne, wiem, ja uwielbiam czytać komiksy, wielu z Was pewnie też albo dopiero zaczyna czytać komiksy, ale my jesteśmy jakimś, nie wiem, procentem, naprawdę procentem ludzi, którzy chodzą do kina. Ty, tym osobom kompletnie, te osoby nie interesuje to, że Wolverine na przykład w komiksach ma chyba metr 60 czy nawet mniej, a Hugh Jackman ma ponad metr 80. Kompletnie ich to nie interesuje. Ważne, żeby dla takiego gościa, który nie ma zielonego pojęcia, kim są X-Men, kim są mutanci, film był dobry. Wielu z Was może teraz się oburzyć, że jak to? Dlaczego mamy zwracać uwagę na tych ludzi? My jesteśmy fanami komiksów, to my tutaj. Tylko że gdyby twórcy filmowi robili filmy pod nas. To już dawno przestaliby je robić, bo po prostu one by się nie opłacały. To, że Marvel jest tak, odniósł tak wielki sukces, wynika właśnie z tego, że starali się zadbać o przeciętnego widza, i oczywiście jak bardzo szanuję ich za to, że mają poszanowanie do materiału źródłowego w większości. Jednak, tak jak mówię, my nie jesteśmy priorytetem. Smutne, może. I tutaj śmieszy mnie to, że nawet niektóre popularniejsze kanały na YouTubie amerykańskie, głównie w Polsce jeszcze nie mamy tak rozbudowanej sceny komiksów. Mam nadzieję, że to się prędzej czy później zmieni. Nie, nie w każdym razie amerykańskie. Starają się wręcz nawet często. Nakręcić na tym klikalność przede wszystkim, bo nie, nie wiem, nie wydaje mi się, żeby ci goście naprawdę tak uważali. Wydaje się, że za długo w tym siedzą, żeby byli tak naiwni, ale nakręcają klikalność, mówiąc o tym znowu. Marvel usuwa X-Men. Marvel, koniec mutantów. Teraz będzie kolejna historia, jeżeli nie wiecie. Terrygen, wypuszczony do atmosfery przez Black Bolta na koniec Infinity, jest, okazał się być bardzo szkodliwy dla mutantów, i ci, którym, w którym właśnie budzi. Się Gen X umierają, natomiast pozostali, zostali wysterylizowani, nie mogą mieć potomstwa. No i tutaj od razu, haha, bo chcą zabić mutantów. Co więcej, wielu z YouTuberów w Stanach zaczyna tłumaczyć, że ma to absolutny sens. Mutanci się już jakiś czas temu znudzili, nie są oni tak interesujący jak humans. Marvel ma prawa do Inhumans, i starają się to wyłożyć, jakby wytłumaczyć, dlaczego ma to sens. Tylko, że to nie ma żadnego sensu. W momencie, kiedy Fox wypuści swój najbliższy film, gwarantuję wam, że komiksy o X-Men będą w topowej sprzedawalności. Wystarczy spojrzeć na przykład, kiedy wyszedł serial Daredevil przez parę najbliższych miesięcy po pierwszym sezonie Daredevila, wystarczyło zajrzeć chociażby na Comixology i popatrzeć, jakie komiksy sprzedają się najlepiej. Pierwsza dziesiątka to było chyba z pięć odpowiednio tam rozłożonych przez pierwszą dziesiątkę komiksów o Daredevilu. I kiedy naprawdę ludzi nie będzie to interesowało, że yy, to był film Foxa, hmm, komiks należy do Marvela, nie kupię go. No, dajcie spokój, większość na to nie patrzy. Dlatego Marvel niesamowicie czerpie zyski na tym. pomijając fakt, że to są już w ogóle w tej chwili różne gałęzie Marvel Studio, Marvel Entertainment ro rozeszło się, jakby kasę zarabia ją zupełnie oddzielnie. No, tak jak mówię, nie ma to absolutnie żadnego sensu, że Marvel jakoś miałby cokolwiek robić z mutantami, którzy są popularni, bo chyba po Secret Wars będziemy mieli 7 numerów o mutantach i 3 o inhumans. No, no na pewno ich zastępują. Widać to gołym okiem. Jednak cały czas ten temat powraca i przy każdym manewrze, w którym ktoś z mutantów powiedzmy umiera albo. Coś w tym rodzaju. Albo na przykład Fantasja Czwórka, która miała chyba 15 tysięcy w końcu sprzedawanych egzemplarzy. No to, to jest naprawdę spokojnie do, do anulowania komiks. Musi mieć w Stanach około 40 tysięcy. Niektóre potrafią z różnych przyczyn zejść do 20, ale powyżej 20 niech będzie, żeby komiks był kontynuowany. Fantasja Czwórka schodziła poniżej 15, ale nie, zostali jej skasowani, bo Marvel chciał dać pstryczka w nos dla Foxa. W jaki sposób? Naprawdę ktokolwiek teraz z was, kiedy wychodził ten film do kin, popatrzył i stwierdził: nie, nie pójdę na ten film do kin, ponieważ nie ma już komiksu fantastycznej czwórki. Ktokolwiek naprawdę. Jedyna, naprawdę jedyna rzecz, która z tym wszystkim, jakiekolwiek zagranie ze strony Marvela, faktycznie mające cokolwiek z tym wspólnego, to ten, nazwijmy to, ta sterylizacja mutantów. Chodzi o to, aby nie pojawiali się nowi. Dlaczego? Dlatego, że Fox ma z nimi podpisaną umowę na zasadzie takiej, że oni mogą korzystać ze wszystkich mutantów, Łącznie z tymi, którzy będą się pojawiać później, po prostu mają prawo do, do, do całej rasy mutantów. Więc y, tworząc y, postać jakiegokolwiek mutanta w dzisiejszych czasach, jakikolwiek e, autor w komiksach, niejako daje dla, za darmo y, pomysły dla Foxa tak? może budować dla nich fabułę kolejną. E, Właśnie kolejne postacie, do, do, wiecie, Marvel cały czas walczy o to, żeby odzyskiwać prawa najbliższych postaci. Natomiast tworząc kolejnych mutantów niejako daje kolejne kolejne postacie dla konkurencji. A to jest absolutnie jedyna, jedyna rzecz, którą oni zrobili. No i to, to ma sens jakiś, prawda? Skoro ty, tyle walczyli o jednego Silver Surfera i Galactusa, to dlaczego dotwarzać nowe postaci, które automatycznie pod kontrakt podpadają właśnie konkurencji. No. Ma to jakiś sens, ale to nie znaczy, że nagle X-Men zniknął. Mówię, 7 numerów, to ilu mutantów zostało stworzonych do tej pory w świecie komiksów? Mamy całe nawet młode pokolenia Wolverina, w, w, uważam w gównianym komiksie, ale młode pokolenie w szkole Cyclopsa, tych, tych mutantów jest tak dużo, że oni mogliby pisać historię przez najbliższe 50 lat i, i jeszcze co jakiś czas przywracać jakąś postać, która gdzieś tam zniknęła, zaginęła lub dosłownie zginęła. Podsumowując, mam nadzieję, że jakoś podobał Wam się ten materiał. Może ktoś z Was następnym razem to do tej pory siedział w takiej bańce, pomyśli, że kurde, twórcy coś tutaj zmieniają, może nie dlatego, że nie wiem, mają takie swoje zapędy, ale może właśnie dlatego, że dzięki zmianie tego wątku będzie on lepiej zrozumiały dla szeroko rozumianej populacji na przykład. Może zmieniają coś, bo bardziej pasuje to w ramach danego filmu, jak chociażby dron Falcona, no, rozmawialiśmy o tym z Mrubą i Kabotem, jak to by było, gdyby nagle wyskoczył stresowanym sokołem, któremu wydawałby rozkazy. No nie dawałoby to do konwencji filmu, która również jest bardzo ważna i dlatego Mam nadzieję, że, że wielu z was potrafi, że już do tej pory to zobaczyć i odróżnić też jakieś swoje preferencje od tego, czy film faktycznie będzie ogólnie rozumianym sukcesem, czy nie. Tak jak mówiłem wielokrotnie, ja na przykład lubię Man of Steel, ktoś innego nie lubi. Ja nie, nie przepadałem za Dark Knight Christophera Nolana, ale znowu to to, to to nie znaczy, że automatycznie zamykam się na wszystkie filmy Christophera Nolana i tak dalej i tak dalej. Do następnego razu. Cześć.